Witam, witam, razem z gry Clash Royale. Dawno jej nie było, więc ja pomyślałem, że zagramy. Wiem, pewnie to późno nagrywam. A, i powiedzcie, jak wam się podobało intro. Jak coś ja jego nie robiłem, tylko jak większość osób ściągnęła ze stronki. I tyle, więc się nie dziwcie, jeśli ktoś miał ze znajomych waszych, który nagrywał i miał właśnie to intro. Proszę się nie dziwić, bo to nie jest. A i po lewej stronie jest subskrypcja, prawa jest łapka w górę. My zaczynamy. Wiem, jest 21 subskrypcji. Patrzyłem. I no jeszcze nie ma tego specjalnego odcinka, zrobię. Tylko może najpierw wpaść pomysł, bo tamten to miałem no trochę czasu, żeby wymyślić i tyle. I to trochę potrwa. No bo w sumie nie. To jakoś super nie potrwa długo, co mi się wydaje. A niech to. Ten też ma loga. A i pozdrawiam. Daniel Torts JD. Okej. Każdy ma nick swój. Zgadując, to zaraz powinien być X-Bow. No dobra. Szkieletki za jeden eliksiru. Raczej wątpię, żeby ktoś tak z nich korzystał. I tyle. No, X-Bow po prostu rakieta robi swoje, to jest pewne, ale X-Bow też dużo robi. No, ten mój deck z tym tornadem jest po prostu nie to, że osoby, ale no osoby też dobrało, bo no tak nie za ciekawie. Aha. A ten tak sobie. No dobra. Ciekawie. Wiem, że on nie ma Miro'a. Macie tak Miro. Ma po prostu lustra. No to było trochę głupie, co ja zrobiłem, ale jedyny pomysł. O, to ci ciekawe. O, wy szkieletki za jeden? On wie, że ja nie użyję. On już to obczaił, że on nie użyje. A, fireball. Praktycznie na to Princess i ten tego. Beczka szkieletów. Znaczy nie szkieletów, tylko ten goblinków. Tu robi całą robotę. O nie. Nie, 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 nie. Kurde. No. Rakieta mocna, ale ten deck, którym ja grałem, no to nie jest dobry na taki deck z X-Bowem. Jedynym jego deckiem, znaczy atutem tego decku, no to jest dobry. A, tak, nie, no dobra, będę grał tym samym deckiem. Hograder. No, ten deck jest bardziej dobry na Pekę lub Golema. Jeśli ktoś wie, o co mi chodzi. I to tak dosłownie lepszy.
Dobra, my sobie pyk. Fireball jego nie zniszczy. My sobie coś takiego zrobimy. On zaraz puści Hograidera. Pyk. Logika, logika. Będę teraz no, pewnie próbował z drugiej strony, ale my mamy coś takiego. X-Bow. Mamy osłonę też. O, Tesla. Nie opłaca mi się Fireballa. Ja widziałem te problemy z Teslą. Ona jest o tyle problematyczna, że ona się chowa. I u niej to nie zrobisz czegoś takiego, że rzucić tą rakietą, fireballem, czymkolwiek, to ona zginie? Nie. Absolutnie nie. Dobra. Pyk. Jego deck jest strasznie kontrowany tylko za pomocą niektórych rzeczy, które ma mój deck. Czyli Inferno, Tower i jeszcze ten tam. No to praktycznie no to wystarczy, że będę się teraz bronił. I myk. Jedna głupia rzecz u tych lodowych golemów. I to taka fajna i to jest głupia. Bo powinny mieć one chyba więcej życia. Z tego co ja wiem, to one mają chyba mniej życia. Ale one nie atakują, tylko idą sobie, jak nigdy niby nic, po prostu. To jest... O kurde, mamy ten... Już nie pamiętam, czy to... Mi się wydaje, że to jest dobry handek i tak. Ale... Ten tego... Aha! Idealnie zrobione. Strzałki robią swoje. Co ja miałem powiedzieć, bo to jest ten. Zapomniałem. Co ja miałem powiedzieć. I poza tym będę może zmieniał nazwę kanału. Jak na razie to mi jakoś super nie wychodzi, bo nie mam nadal pomysłu. I to tak szczerze nie mam pomysłu. To jest ten. Tak, to jest chyba ten. Nie, chociaż ja nie miałem tego goblinków. Ciekawe. Dobra. My i tak rozwalimy. Mówię, że na gdyby nie chciał. Ten deck, którym ja właśnie gram, jest mocny. I to tak szczerze. Ups. Włas mi spadł na telefon do tego. Trochę zasłonił. Dobra, trudno. Ale i tak balon uderzył w środkową wieżę. A jedyny fajny bug z Guardsami, wiecie jaki jest? Że jeśli rzucicie w nich Fireballem, no Fireballem, rakietę
no coś w tym stylu, to one nie zginą. Dark Prince tak samo ma, że on ma takie dwa życia. To będzie piękne. Myślałem, że ona dostanie. Trudno. Mina środkową. No to... A kurde, ładnie to zrobił. Teraz to on się tak broni. Dobra. Halo, dobra, tornado. No nie, no normalnie mi tego nie oddasz. Nie oddam. Nie. Zapomniałam o logo. Nie, to było słabe, co ja zrobiłem. No, bez jaj. Dobra, 100 golda. Jej. Nie pytam. O, znowu ten... Czekaj, ale ten... Nie, człowieku, to jest najgorszy deck, jaki można wylosować na tym challenge'u. No i dobra. Dobra. No nie, jeszcze Tesla. No nie. Typek mnie może ograł, ale to już serio. Był fart. W sumie to już był serio duży fart, bo to jest taki no spamujący niby deck, ale no. Ciężko obronić się. Jedyny atut tego deku. On wie, że Princess jest mega dobrą kartą. Dużo osób uważa, że ona jest słaba, albo Ice Wizard, no w sumie Ice Wizard to by mogli chociaż upgrade'ować, żeby był no odrobinę mocniejszy, no bo no dobra. Powinienem, sorry, miała być dobra. W sumie powinienem mieć takie atuty jak Ice Spirit. Tyle, że trochę wolniej atakować i to tak robić, spowalniać i restartować. Restartować czas na jakieś czasy, bo dobra karta. Trochę częściej używana, ja ją używam. Całkiem spoko, ona była moją drugą legendą. Mi się akurat podoba w miarę, nie jest aż tak bardzo zła, ale moim zdaniem mogliby ulepszyć. Serio. Mogliby dużo bardziej wzmocnić tego Ice Wizarda, bo on jest najsłabszy z Wizardów. Chyba najmocniejszym no to jest Electro Wizard. Fajnie.
Aloju 20 ton. To już mnie na Fireballa ma. I to takiego czystego. On nie spodziewał się. A, mu nie o to chodziło. Rakieta szybciej. Kurde, przegrałem. Czy ja tutaj będę cały czas przegrywał? No. Chyba tam. Serio, ja tego. Ja po prostu. Ej, czekaj, ale to jest banajkowy deck. Właściwie bardzo podobny. Nie jest to 100%, bo Manowik nie ma. A, będziemy grać z tymi samymi deckami. Jej. A czemu ten deck nie ma Inferno Towera? Albo Inferno Dragona by się przydał. No, ten sam deckim. Fajnie. W sumie to zrobię to samo. Tyle, że jego doszedł, mój nie doszedł i mam tak przerąb. Czemu ten deck nie ma ani strzałek, tylko lightning, który jest zrąbany? No i powierzę. Po prostu ja nie lubię lightninga. Tak szczerze, bo to po prostu. Co są mu, że powiększyli mu o pół kratki, ale no. To jest tak słabe. Tak szczerze mówiąc, to jest. No dobra, załatwi to tego. To, no to. Ile to mi dało? Nic. Przewagi, nic. A bez Inferno Towera, bez Inferno Dragona, no to ten deck jest beznadziejny i tyle. Tak szczerze. On jest. Nie, ja już wiem, że ja przegrałem, bo ja w ogóle nie gram golemem, tak to. I bez serio, bez żadnej karty defensywnej, to w ogóle nie mam. To już mogłoby być chociaż PK. To już by była jakaś obrona, jakakolwiek, a nie. Coś. Nie wiem co. Ale to jest taka prawda, on mnie już ma na dobitkę. Oloju. No jeszcze mnie załatwi, no. Zarąbiście. Czysto mówiąc. No i przegrałem, no. Czy ten... Ja już wiem, jak nazwał odcinek. Wreszcie intro lub najgorszy challenge ever. Przeze mnie to jest tak znienawidzony challenge, że ja nie wiem. Po prostu ja lubię draft chesta, bo na nim to jest fajnie wyrównane, nie wiesz co ci przeciwnik dał, coś takiego, a tu to po prostu jest taka masakra. Dobra, to jest ostatni mecz praktycznie, bo to już trochę, o, co jest? Przepraszam. Domagam. Okej. No, coś mi się wyświetliło na YouTubie. Okej, czy... Nie! Czemu kto wymyślił w ogóle to? To jest serio najgorszy. Najgorszy. To już lepszy jest touchdown. Dosłownie. Na touchdownie, no to chociaż jest jakaś zabawa, a tu to po prostu jest takie nienawidzenie tego, że ja nie wiem, to jest chore, kto wymyślił. Tak, dzięki jeszcze Lightningiem. To jest taki deck,
super do twojego, że Haya Hograder, który deck Hograderem, który nawet nie ma Inferno Towera, nic nie ma i tyle. Po tym to jest tylko spamujący deck, które nie to, że są jakieś najgorsze, ale no lepiej by było, gdyby to miało z jakąkolwiek wieżę, już nawet. A nie, w sumie to ma jaką wieżę. W sumie to ma, ale no najlepiej, żeby to był Inferno Tower lub ten, no bo no to jest challenge, a tu nie będzie czegoś takiego, że okej, mam na 12 Tesla, więc nikt mnie tu nie pokona. I tyle, to jest tylko na 9. Może Tesla jest mocna, ale no na 12, no to o człowieku, po PC na 3 poziomie, ale już na 5 to już. Nie. Jedynym atutem tego deku jest tylko Hogrider. No ja nie mogę. Ja już nim tak spamuję. Nie, on już mnie ma na dobitkę. To już well play, good game praktycznie. Piaru, weź. No właśnie. Zakończyłeś wreszcie to. Ja już wolę zakończyć ten challenge, bo ja tego challenge'u tak nie lubię, że ja nie wiem aż co powiedzieć, bo ten challenge jest najgorszy. I ten. O, właśnie to niedługo będę mógł otworzyć Epic Chance'a, więc pewnie niedługo będzie też opening z Clash Royale. I tyle. Ja będę się żegnał i pa!